Robin, zdwajaj, spadam stąd. Dobra, muszę godnie skończyć. Izby i do domu. Ale taki kuźwa solidny. Bym był w miarę zadowolony. Choć ja nigdy nie jestem w pełni. Taki był zamysł, żeby dzisiaj właśnie długo skakać, żeby się wyżyć. Żeby walnąć parę danków. I żeby móc przez jutro, pojutrze odpoczywać. Bo mam kupę nauki, serio. Jeszcze komary. Skurczy syny. Dobra, kończymy to. I want to understand too. I just said I'm gonna hit an East Bay and I'm gonna go home. Cause I'm tired as hell. I was dunking for like 3 hours straight. I'm hella tired. That's some good work, bro. Keep it up. Thanks. Już mam kurwa dość. Nie no, żartuję, nigdy nie mam. Nigdy nie mam coś co dalej. Dawaj coś mocnego. Po 3 godzinach to już ciężko coś mocnego. Chcę walnąć jeszcze z Beja i iść godnie do domu i móc zjeść zasłużony posiłek. Dobrze ta piłka trzyma się ręki? Fajnie, no znaczy jak jest kurz na niej, to każda się będzie beznadziejnie trzymała. No ale to jest mniejsza, nie? To jest 6. To 3x3. Ona jest fajnie wyprofilowana, że nie wiem, się wygodnie trzyma. Znaczy wygodnie, no. Na pewno lepiej niż 7, no bo jest mniejsza, ale waży tyle samo. Dobra, robię to i idę do domu, bo już jestem totalnie wypompowany. Ja teraz już tylko fotosyntetyzuję ze słońca. A rzuć trójeczkę. To jest ten koncert życzeń. Ale kurde, ja tak mam zazwyczaj z dunksesjami, że ja chciałbym tak optymalnie, to by mi się skakało 2 godziny, a ja zawsze skaczę tą dodatkową godzinę, no bo nie wiem, zazwyczaj mówię sobie, że chcę zakończyć jakimś fajnym dunkiem, w tym przypadku no i z tym East Bayem, no i już, znaczy już zrobiłem na przestrzeni tej godziny parę East Bay, ale żaden mnie jakoś tak nie satysfakcjonował, jakiś taki wcisk, czy jakoś tak lekko, nie, to musi być spierdolnięciem. Pamiętasz model bluzy tej czerwonej z filmiku? Nie wiem, nie pamiętam. Wpisz, nie wiem. Czerwona bluza Jordan. Kurde, no ja kurde no. Dalej skaczę. No, ja u mnie tak dunksesje wyglądają. Znaczy kurczę, nie ukrywam, że to nie jest też chyba najmądrzejsze. Z takiego jakby aspektu szanuję cholernie. To nie jest takie mądre, myślę, z takiego aspektu. To jest już za duże, wydaje mi się, obciążenie. Znaczy ja też już mam trochę tego doświadczenia treningowego i moje ciało jest już zaadaptowane, ale 4 godziny skakania to jest dużo. Ale nie wiem, no ja mam jakoś tak w sobie, że ja nie potrafię, wiesz, wyjść z treningu kończąc jakimś takim niefajnym dunkiem. Dlatego teraz już chyba od godziny katuję East Bay. Znaczy mówię, już zrobiłem wcześniej kilka. Ale były takie, jakoś tak nie satysfakcjonowały, więc chcę dać takiego, żeby satysfakcjonował. Piotrek Jasiołek, chcesz zobaczyć East Bay'a? Ja też bym chciał. Myślę, że to mnie cieszy. Jebali. Myślę, że ten East Bay był całkiem. Szczególnie, że skakałem przez 4 godziny, to myślę, że jak na 4 godziny skakania to był taki w punkt. Wiadomo, że mógł być lepszy, zawsze mógł być lepszy. Będę kończył, już się swoje naskakałem. Zasłużyłem na jakiś solidny posiłek. Chyba jajuwa wpadnie. No, jajuwa. Czuję jajuwę dzisiaj. XD. Jajuwa jest dobra na każdą porę dnia. Kurde. Po takiej dunk sesji to jajuwa z 12 będzie robiono. No, nie no, może nie z 12, ale tak z 6 myślę, że z 5 myślę, że jest optymalnie. Specjalnie się tak zajechałem, mówię, żeby się regenerować przez następne 2 dni, żeby potem znowu móc się zajechać. Lubię tak się katować. Ale jestem wyjebany. Dobrze, trzeba zasłużyć na odpoczynek. To chyba na tyle. Dzięki wszystkim. Miło bardzo. Byłem na tym zielono-żółty rowerze. Jakieś dzieciaki z boiska do mnie piszą. Dobra,
Tyle. Starczy już mojego ten popisywanie się. Na razie. Trzymajcie się. Dzięki wszystkim. Siema. Peace.